Siema YouTube, z tej strony Fedi, a przed wami gra Katariną na, słuchajcie, Kasadina. Także zapinajcie pasy i lecimy. Runy, jakimi gram, wyskoczą ci tutaj, zaraz na ekranie. Możesz sobie zatrzymać i je, że tak powiem, przekopiować. Wybór padł na bond plating, bo często Kasadiny mają pioruna i chcą nas, że tak powiem, obijać z combo, także tutaj szansa na sfragowanie tego Kasadina będzie duża, jeżeli będziemy mieli bone plating gotowy. No i zobaczymy, jak to nam wyjdzie, moi drodzy. Poszedłem standardowy, że tak powiem, rush pod Divine Sanderera. No i zobaczymy po pierwszych falach, co to się wyłoni. No i oczywiście wyłoniły się creepy razem z Kasadinem. Także tutaj myślę, że pierwsze trzy creepy z las hituje i gdzieś tam się zobaczymy, jak będą jakieś akcje. Oczywiście pierwsze trzy creepy dobrze byłoby z las hitować. Także biorę 3 last hity i postaram się nie dać mu się społkować, bo chciałbym po prostu wbić drugi poziom bez żadnej tutaj afery z tym Kasadinem. Zobaczymy, wydaje mi się, że wziął Q. Tak, znaczy wziął W właściwie tym Kasadinem, to jestem bardziej niż pewien. Bo będzie chciał dać mi autos, W autos i sprokować pioruna i zadać mi bardzo dużo obrażeń. Co mi się nie podoba, właśnie zużył swoje W. I to była, powiedzmy, dla mnie szansa, żeby się z nim potradować. No zbił mi bone plating, także muszę powstrzymać się, polashitować zanim mi ten bone plating wróci, bo po prostu zada mi za dużo obrażeń. Kolejną wskazówką jest to, żeby grać na Kasadina wokół jego cooldownów, czyli jak widzicie, że zużyje Q, a najlepiej jakby W jeszcze zużył na miniony, bo W daje mu najwięcej obrażeń. Jeżeli W zużyje na creepy, wtedy możemy w niego wjeżdżać na pełnej. O właśnie, tak jak w tym momencie powinniśmy w niego wjechać, ale chciałbym zrobić to bezpiecznie i wjechać po prostu, jak będę miał załadowanego bone platinga, czy bone plating, jak zwał, tak zwał, w każdym razie jest to dosyć kluczowe, żeby go outtradeować. Także dosłownie chwilę i spróbuję wjechać w niego. On na pewno zużyje zaraz jakiegoś skilla. Mam nadzieję, że nie na mnie. Czekam, aż W zużyje na last hit. Zużył na last hit W i teraz my wjeżdżamy w tego Kasadina na raz po prostu. No tutaj wymęczony ten frag, bardzo zagrał, nie tak jakbym chciał. No i cofniemy się, moi drodzy, dodamy sobie w szumpo, zdecydowanie w szumpo sobie dodamy, kupimy sobie Shina, mamy fraga i wracamy powoli na ninie. Powiem wam szczerze, że myślałem, że nie uda się to sfragowanie tego Kasadina, natomiast no, całe szczęście wyszło po naszej myśli. No i kluczowe było to, że poczekaliśmy na bone plating, poczekaliśmy, aż nie będzie miał W i mogliśmy zrobić to co było założone. Skoczymy go, trochę tutaj przypołkujemy, dlaczego nie? Co tu się wydarzyło właściwie? Coś trudna sprawa, dobrze, że ten Kane przeżył. Nic mu się nie wydarzyło, dziwna sprawa. W ogóle Mordekaiser w dżungli, nie załapałem na początku w ogóle sytuacji, że mamy Mordekaisera w enemy. To jest dosyć ciekawa sprawa. No nic, musimy to zlashitować i postarać się nie przyjąć żadnych obrażeń tego Kasadina czy od kogoś innego. Creepy wzięte, kanon wzięty, czekam na Kasadina, aż wróci do mnie, wrócił. Mam bone plating, także czekam, aż zużyję jakiegoś skilla do last hitu, zużył pierwszego. Jeszcze może jak W by zużył, to by było super i spróbuję w niego wjechać. Mamy Shina, moi drodzy, także będę czekał na okazję. Zastanawiam się, czy baituje mnie do Mordekaisera, czy po prostu obawia się Kane'a. No tutaj frag po prostu za free. Mamy to, no boom plating po prostu jest jest po prostu no najlepszym po prostu wyborem na Kasadina. Zobaczcie, że mimo, że walnął mi W i całe combo, to boom plating przyjął wszystko na klatę i zredukował w 100% obrożenia i z full życiem wyszedłem z tego trade'a, także to jest niesamowite. I dzięki temu możemy kupić sobie kolejne składowe do naszego Divine Sanderera. Chociaż nie lubię tego rushować, wolałbym wziąć Botrka tak naprawdę, ale tutaj powiedzmy pójdę tak jak meta nakazuje. No i zobaczcie, tym oto sposobem mamy ten sam last hit, level więcej, dwa fragi więcej. Czego więcej trzeba na Katarinie? Myślę, że drużyny, która będzie reagowała na SS-y i nie będzie fikała za darmo, i to będzie ok. I myślę, żebyśmy wlecieli w tego Kasadina, póki szóstego nie ma. Chciałbym tutaj wjechać w niego od razu. Mimo ulta Shena w ogóle mnie to nie ruszyło, po prostu żeśmy go sfragowali, to jest kolejna wywrota Kasadina. Chyba Rekal, moi drodzy, to jest fala czołgowa. Nie mogę tutaj nic zrobić, bo botlane robi smoczka, także no niestety, musimy tak zostawić.
tutaj niepotrzebnie wyszedłem jeszcze za szybko troszkę. Użyłem potiona, bym go zregenerował sobie, pyk. Dobra, wrócimy. Trochę strollowałem, zakręciłem się na tym Nexusie, ale to nic. Wracamy już na mida. Zobaczcie, dopiero 6 poziom bił Kassadin. My już mamy 7. I spora fala tutaj się zbiera dla nas. No jestem ciekaw, myślę, jeżeli Kassadin by podszedł tutaj gdzieś na nasz teren, wjechałbym w niego z powrotem, postarał się go społkować. Bo mam 2 potiony, on też ma 2 co prawda, ale wydaje mi się, że na trade dużo lepiej wyjdę. Pod warunkiem, że będę miał bone plating, bo to jest najważniejsze, tak jak wam cały czas powtarzam w tych wszystkich tradach, żeby wy... Ojojojojoj. Botlane problem ma, botlane ma problem, ale już jestem już tutaj. Jestem. Ale się zagubiłem, moi drodzy. I ten Kassadin, znaczy ten Mordekaiser tak długo przetrwał. Ale to będzie frag dla nas, moi drodzy. Będzie frag ewidentny dla nas. Czy nie będzie? Na ten moment jeszcze nie. Pamiętajcie, że Katarina z red buffem jest po prostu giga broken. I nie można sobie nic bardziej wymarzyć jak Katarinę. Znaczy jak red buff na Katarinie. No jest Kassadin, moi drodzy, jest Kassadin, ale nie wiem, nie będę go dive'ował. Chyba tutaj jest szansa na zejście na dół. A przynajmniej wzięcie plate'a. A tutaj smutował, bo służył, moi drodzy, doskok. W sensie służył ulta po prostu, także wszystkie błędy Kassadina wykorzystane. Mamy 5 na 0, mamy lepszy last hit, mamy wszystko lepsze. Może zaniedbałem bota tym wszystkim, no ale nie można mieć wszystkiego. Czy ja powinienem to rekalować? W teorii powinienem jeszcze jedną falę zepchać. Jest Mordekaiser i nie chciałbym z nim tutaj się zadawać, że tak powiem. Nie chciałbym się z nim w żadną sprzeczkę wdać. Chciałbym to po prostu zepchać, bo to jest dosyć kluczowe w tym całym naszym przedsięwzięciu, bo tak jak zawsze wam powtarzam, fale bez czołga trzeba zawsze spychać, bo to jest łatwy hajs. To jest, powiedzmy, brak freeza przez przeciwnika. Może nie tyle co brak freeza, ale możecie robić wszystko. Jeżeli fala nie ma czołga, to jest łatwo ją, że tak powiem. Dobra, kupiłem sobie Dark Seala i 2 Control Wardy, a po prostu fala bez czołga jest po prostu łatwa do spuszowania, a Katarina z tym puszem często ma problem i ciężko jest złapać prio, także wydaje mi się, że puszowanie takich fal na Katarinie to jest po prostu to, co powinniśmy robić i będzie nas wynagradzało. Zobaczcie, jaką przewagę poziomów mamy. Mamy 9 poziom, Kassadin ma 7. Jest nami, ale nami może dostać w ucho. Wydaje mi się, że taką nami tutaj. Ajajaj. Let's go! Nie ze mną te numery. Udało się dosyć sprawnie tutaj pokazać temu Mordekaiserowi, co o nim sądzimy. Czy naprawdę on tu chce we mnie wjeżdżać? No dobra, nie będę tutaj się, że tak powiem, gridował. Mam 5-0, jest duże bounty za mnie. Całe szczęście ten Kassadin nie pokonał nas, nie sfragował. Mamy Kayna w pobliżu. Chciałbym po prostu... Nie wiem, co chciałbym. Właściwie to chciałbym uciec stąd. Nie mam gdzie kalarepy tutaj opierdzielić. Chyba tu pójdę po kalarepę i zaraz wrócę. Kassadin nie ma jakiegoś wave cleara, także wydaje mi się, że jesteśmy w stanie zdążyć zjeść i wrócić jeszcze na falę. I trochę in ze strony mojego Kayna. No i co z tym Shenem? Chyba nic, ale udało się zabić Kassadina już któryś raz z kolei mimo ulta Shena. No i Shen jest stratny, bo nie jest w stanie pomagać. Używa ulta i tak po prostu fragi padają. Czy tu jest, czekajcie, tu jeszcze jest plate do wzięcia, szybko! Musimy to zepchać, moi drodzy. Musimy to zepchać, Kassadina jeszcze nie ma. Shen poszedł z powrotem na topa. Mordekaiser jest na górze, także tutaj nic nam nie zagraża, kompletnie nic. Możemy wziąć plate'a za darmo. Czy rekal w tym miejscu jest odpowiedni? Możemy zaryzykować, zrobić rekal. 7 sekund. Morde zdąży przyjść. Kassadin zdąży przyjść. Okej, okay, dobra. To nie przewidziałem tego. O,
No, już bez przesady tym Kasadinem. No, baitowałem cię pod ten tower ile mogłem. A ty i tak tam wchodzisz. No, chłop już chyba się popłakał. On już nie chce grać. Wydaje mi się, że zrobiliśmy wszystko, żeby on nie był w stanie nam zagrozić. Leci Mordekaiser. No ale co, on też wejdzie pod tower? No ten to już nie wejdzie. Kasadin jest so mad. Kupimy Merkury, moi drodzy. Kupimy Merkury i kupimy... Kupmy na szartufa. Chociaż Botrk tutaj będzie świetny i ja złożę właściwie Botrka później. To już ostatnio mnie pytaliście, czemu tak składałem. Oni mają dużo życia. Tutaj będziemy chcieli się dużo z nimi bić, także ten Botrk procentowy tutaj naprawdę odda zaraz po na szartufie. Będą fajne obrażenia, dużo hiton efektów. To będzie działać po prostu, to będzie działać. I w takich sytuacjach, kiedy przeciwnicy są naprawdę twardzi i ciężko tutaj zagrozić oponentom. Nie mogę przeskoczyć. No come on. No dobra. Nie udało mi się uratować moich sojuszników. Nie mogłem E w ogóle przy ścianę dać. Próbowałem, kurde, i nic z tego nie wyszło. No powiem wam, że dominacja pierwsza klasa wychodzi w tym meczu. Czemu ten creep nie dostaje agro? What the fuck w ogóle? O co tu chodzi w tym meczu? O co? I znowu ja dostałem. Czy uda nam się w ogóle spuszować ten tower? Jest szansa? Kurde, nie ma szansa. Jest szansa. Kasadin się wkurzy i zaraz go połamiemy. Nie chcesz Kasadin we mnie wjechać? Chodź. Chodź, ci pokażę. No łatwiutko chyba z nimi, co? Lecimy, moi drodzy. Let's go. Nie ma na nas mocnych, po prostu tu trzeba pokazać. Trzeba im pokazać, co sądzimy o takich graczach. Przypominam, to jest rankę, co prawda, diament 3, ale... Ale jesteśmy zaprezentować w stanie... Jesteśmy w stanie zaprezentować to, co do nas należy. Słuchajcie, kupiłem sobie jeszcze Medżajkę. I wtedy zaczniemy składać na szortufa, bo robimy tych fragów, mamy 11-0, myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby tą Medżaję tutaj gdzieś wkleić do całego zestawu. I myślę, że tego Kasadina będziemy chcieli bić i jak najszybciej ten mecz domknąć, bo towera nie udało się tutaj, że tak powiem, przepchnąć, a to jest dosyć kluczowe, bo nie mamy priorytetu. Linia jest za krótka i nie możemy sobie schodzić na linię, na szczęście przeciwnicy schodzą do nas. Tutaj macie Kasadina. Ale ja idę, mam flesza, ja uratuję po fleszu. Oj, 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 błąd zrobiłem. My bad, po co ja flesznąłem? Ajajajajaj, ale twardy ten Mordekaiser. No i tutaj wychodzi ten problem, że po prostu kupienie Medżajki za 1200 nie daje kompletnie nic. Bo to jest największy problem, słuchajcie, w kupieniu Medżajki. Wydajecie 1600 golda nawet. 1600, nie, dobra, 1300 powiedzmy, czy 1250. A tak naprawdę wydając te pieniądze nie macie nic, a moglibyście mieć całą pałkę, powiedzmy, od Rabadona. No niestety, tu jest ten minus, ale mam nadzieję, że ten Medżaj odda, a może po prostu... O, napisz w komentarzu hashtag, albo nie hashtag, napisz w komentarzu klątwa Medżaja. Będę wiedział, że obejrzałeś do tego momentu film. Klątwa Medżaja, bez kitu. No i słuchajcie, musimy dofarmić tego na shortufa, koniecznie, bo nie jesteśmy w stanie zadawać obrażeń temu Mordekaiserowi. Jest giga twardy. Także ten Botrk tutaj będzie zbawieniem właściwie, będzie bardzo zbawienny. Musimy otworzyć w jakiś sposób ten power. No i na szczęście się udało. Ej, ale tutaj jest... Tutaj Kasadin nas porobi. Aj, i porobi, niestety. Kurde, no jest, są kłopoty. Kłopoty Neymana są, ale... Tu też się okazuje, że ta Medżaja przegrywa mi grę. Ja nie wiem, czy ją nie sprzedam zaraz, ale zobaczymy. Jeszcze sobie zostawimy, bo ten nasz odgłów zaraz wjedzie na rejony i myślę, że tutaj
odkupi nam troszkę tych win i później tego boczka na pewno złożymy, żeby tyrać tą całą trójkę. Tutaj, moi drodzy, największy problem jest Mordekaiser i możecie powiedzieć, no tak, Fedi, możesz kupić QSS-a. Ja nie lubię, powiem szczerze, ciut tego QSS-a na tym Mordekaiserze. Jak weźmie mnie do Bydgoszczy, to po prostu go wyjaśnię, pokażę, że jestem Polakiem i wiem, jak temu zaradzić. Ale on jest dosyć silny, także tutaj muszę wciąż uważać. A może ten QSS się pojawi, ale najpierw na Shortufa, moi drodzy, kupimy i później zobaczymy, co dalej. Dobrze, mamy nasz Shortufa i zobaczymy, co Multim robi. Chyba tu kolejna interka i czy to będzie typowy mecz, w którym mamy 400-0 i przegrywamy? Na szczęście udało się, powinniśmy... Nie wiem, co ten Kain robi, on jakoś tak awczy dziwnie. Oni powinni sobie poradzić, mam nadzieję, że sobie poradzą. No są silni, jest ich czterech. Ja powstrzymam po prostu mida. Próbuję złapać ją nami, zwyczajnie złapać nami. No i dostałem w ucho. Niestety, brakuje mi tych obrażeń. Ta Magi'ka jest do niczego niepotrzebna, także spróbuję kupić boczka. Jednak klątwa Magi istnieje, zobaczcie. Trzy wywroty po prostu, za darmo. I nie bardzo bym w stanie coś z tym zrobić. Słuchajcie, jak kupimy boczka, to kupimy sobie jeszcze wtedy może albo Zonię, albo Voida, żeby mieć bardzo dużo penetracji, dużo procentowych obrażeń. A Kain po prostu w ogóle wystrzelił tego Mordekaisera w Bydgoszczy. Dziwny mecz. Dziwny mecz, bardzo dziwny, bo okazuje się, że moja drużyna nic nie robi. Wydawało mi się, że tak wygrywamy, a jednak te 14 moich fragów sprawia, że mój team nie robi nic. I kolejną jeszcze rzeczą jest to, że po prostu feedują Kasadina z dziwnej przyczyny. Po prostu to jest największy problem, że ten Kasadin zaczyna się farmić, ma level 11, zdobywa fragi, zdobywa pieniądze, a my specjalnie zrobiliśmy go 0-8, żeby... nie był w stanie nam zagrozić w wygranym meczu. Idziemy tutaj podejść, zobaczyć co. Znowu egzaust, no. Jak ja nienawidzę w ogóle egzausta dostać na Katarinie, to jest niesamowite, ale myślę, że tutaj już coraz mniej problemów zaczyna się pojawiać z tym, co wykonujemy. Spróbujemy wziąć po prostu tower, myślę, że to będzie najbardziej poprawne z tego wszystkiego. Dobra. I dobijemy. Ja myślę, że tutaj Serpent Fang mógł też oddać dosyć sprawnie. Ajajaj, no i znowu padłem. Za dużo głupot, moi drodzy. Zbejtowała mnie ta fiora, pobiegła, ja tutaj właściwie nie powinienem wjeżdżać. No i tu kolejna rzecz, kolejny frag oddany. Kasadin już ma 3 fragi, ma 2 przedmioty złożone. Moi drodzy, czekamy jeszcze 10 golda i kupujemy botka i lecimy robić już totalne oro. Moim zdaniem z takim zestawem jesteśmy w stanie naprawdę ogrom obrażeń robić, każdego na solo wystrzelić, nawet tego Mordekaisera. Jestem przekonany na 95%, że powinno się udać. Ta Zaja bardzo mnie martwi, bo jest giga silna. Ale zobaczymy, wszystko się wyjaśni. No i zobaczcie, tutaj jak został sprzątnięty. Ajajaj, no myślałem, że zrobię tu kolejną brawurową akcję. Najgorsze, że tutaj Kasadin weźmie fragi. Kolejne fragi za darmo, triple kill dla Kasadina. Czy to oznacza przegrany mecz? Mam nadzieję, że nie. Fiora puszuje, my zrobiliśmy to, co w naszej mocy, żeby tutaj zaświrować. No obrażenia były kolosalne, no nie powiecie, że nie, po prostu ten zestaw 3 przedmiotów jest mistrzowski. Myślę, że do tego całego zestawu tutaj Zonia będzie pasowała idealnie, jest to troszkę armora, a tak naprawdę największy problem Zaja nam stwarza, plus będziemy mogli się wyzoniować w kluczowej sytuacji. Myślę, że to jest przedmiot, którego potrzebujemy. Jeszcze spróbuję wziąć sobie Reda, bo dlaczego nie? Nie mamy Adekery, a Katarina z Redem jest prześwietna, także myślę, że to warto zrobić.
No i zapytacie, Fedi, a jak mam taką sytuację, nie mogę ich zamknąć, co zrobić? Moja odpowiedź jest prosta, musicie wszystkie inhibitory na pewno otworzyć. To jest to, do czego dążycie na tym etapie gry. Na pewno nie dążycie do tego, żeby tutaj takie fikołki wasza drużyna robiła. Spróbujemy tutaj jeszcze pokazać swoją dominację. To też troszkę będzie test dla nas. No niestety, mój team troluje, a Kasady ma 8-11. Bardzo niebezpieczna sytuacja, moi drodzy, bardzo niebezpieczna. Nie wiem, ludzie w ogóle nie zdają sobie sprawy, co to znaczy. Napisałem mojej drużynie, że oni tutaj naprawdę robią cyrki, bo z tym Kasadinem robi się kłopot, moi drodzy. Robi się kłopot z Kasadinem, to jest typowy mecz, który można bardzo łatwo przegrać. I nie wiem, czy tak się ten mecz nie zakończy, mam nadzieję, że nie. Musimy kupić Zonię i lecimy na smoka, chociaż ten smok nie jest... Dobra, to ładne podejście ze strony Fiory. Spróbujemy tu podejść w oponentów. No to będzie kluczowa walka. Albo oramy, albo jest dupa totalna. Powiem wam, że trochę się gubię. Dobra, i zamykamy ich, moi drodzy, bo to ten mecz naprawdę wyszedł fatalnie na sam koniec. Po prostu gorzej być nie mogło, ten Kasadin. A, nic już nie będę mówił, moi drodzy. Myślę, że wy odczuliście to samo, grając w tę grę. Nie wiem, kto zapingował tego smoka. To jest koniec gry, a oni chcą smoka się robić. No, bez kitu. We can't end, normalnie, nie możemy skończyć. To jest właśnie ta niewiedza graczy, której... za którą się płaci po prostu. Po prostu zamknijcie ten mecz, po prostu zamknijcie ten mecz. I mamy, moi drodzy, z głowy naszą rozgrywkę. Zobaczymy jeszcze podsumowanie. No mecz był trudny, mecz pokazał bardzo wiele aspektów Ligi Legend. Mam nadzieję, że podobał ci się ten rodzaj meczu. Był na początku bardzo prosty, później giga trudny. Mój team robił kompletnie nic, staraliśmy się zrobić wszystko. Niestety oni skutecznie nam to utrudniali. Ale jeżeli zostawiłeś tutaj, dotarłeś do tego momentu, to napisz uff, ciężki mecz i zostaw łapę w górę i suba jak nie masz. I żółw dla ciebie, dzięki śliczne i serducho dla widzów, co oglądają do końca.